Hej wam wszystkim w kolejnym filmie. Dzisiaj witam się z wami z podłogi, bo będziemy nagrywać porządki w mojej szafie. W tej małej komódce mam wszystkie swoje ubrania, w tym ubrania, których już nie noszę i których chcę się pozbyć, ale zawsze im daję taki czyściec, powiedzmy, gdzie przez nawet parę miesięcy sobie tam leżą, bo ja często właśnie mam tak, że chcę zobaczyć, jak się będę czuła bez danej rzeczy i czy faktycznie nie będę jej nosić i wtedy decyduję, czy oddam mamie, czy sprzedam, czy cokolwiek. A są tam też ubrania, które są wystawione już na Vinted. Więc pokażę wam, bo już szczerze nie mogę się w niektórych miejscach zmieścić. Tak. Może was troszeczkę oddalę. Tutaj raczej nie będziemy robić porządku, bo tutaj są rzeczy, które noszę, które są grube. To znaczy, no, raczej jesień i wiosna, aniżeli lato, a jesteśmy w lecie. Tu mam tylko dwa kardigany, które często noszę, dlatego one są tak walnięte z boku. Ale tak, tu mam, po kolei widzicie, tu mam dwie bluzy, tutaj mam gruby kardigan, tutaj mam swetry, tutaj mam taki na okres właśnie wiosna, jesień, taki futerkowy, taka narzutka. To czasem noszę, ale no rzadko. Taka kurtka właśnie z Adidasa. Tutaj dwie bluzy z Feminity, które kocham, biała i różowa w tym samym kroju, i moja kochana bluza z Wilson Culture. No i tutaj te dwa kardigany, i one sobie tak niby nie fajnie tak są rzucone, ale wszystko tutaj się zgadza, wszystko się mieści, raczej z tego rzadziej korzystam, więc jest w porządku, ale tutaj na pewno sobie zrobimy w tej szafce porządek. Tutaj wyciągnęłam spodnie, więc muszę je dać tu, bo mam koszulki i stanik sportowy, koszulki właśnie też do ćwiczeń. No tutaj ledwo się mieszczę w tych szufladach. No i nie lubię, jak te rzeczy mi się zahaczają, bo to jest jednak drewno i mogą się zepsuć. A tutaj są rzeczy masakryczne. Są też niektóre rzeczy zimowe, które noszę tylko i wyłącznie kiedy jestem tutaj, więc oj, sorry za taki hałas, ale może was, no nie wiem, o tak sobie to zrobimy. Jakiś czepek, jakieś coś, tu jest w ogóle szurnięte wszystko. W najbardziej pozytywnym świecie będzie tak, że ta półka będzie wolna na jakieś rzeczy stąd, a ta półka będzie zawolona rzeczami właśnie na zimę i tak dalej, więc lecimy sobie z tym koksem. No, ojoj, oj. Dobra, więc spodenki, które są na mnie za małe, ale czekają na lepsze czasy i dobra, niech sobie czekają, albo w sumie, czy ja w to kiedykolwiek wejdę? Nie no, może wejdę, w sumie nie są aż tak małe. Ta sukienka jest wystawiona na Vinted, ja się waham za każdym razem, czy ją oddać, czy nie, ale w niej nie chodziłam. Nie chodziłam ostatnio, jest piękna naprawdę, ale przemierzę ją jeszcze raz i zobaczę, więc to maybe pile, że tak powiem, ale jak ktoś chce z was taką sukienkę, to piszcie do mnie na Vinted. Na Vinted jestem Agapi, jak coś. Co to jest? Koszulka. Czy jest to mi potrzebne? Koszulka Marty. Gorącej, polecam bardzo. Jest to mi potrzebne do ćwiczeń. Może, ale to do ćwiczeń. Rajstopy to do w ogóle nie tutaj, tylko do bielizny. Kolejne jakieś pończochy, które są na mnie za małe, więc
pójdą dla mamy. Sukienka, która jest za mała. Stara. W ogóle. Do mamy. O, ta sukienka. To jest maxi sukienka, która ma tutaj, o, na dekolcie takie piękne coś. I no ja się niezbyt w niej czuję, bo ona jest czarna i nie wiem, jakoś tak, nie wiem po prostu, więc jest ktoś z was chętny na taką sukienkę? To jest numer 46. Bardzo mało w niej chodziłam, więc do maybe. Kolejna sukienka do maybe. Ta sukienka... Boże, jakie to wspomnienia. Sukienka z Hiszpanii, która musi zostać. Spodenki out. Właśnie, tej sukienki nie mogę sprzedać. I kompletnie nie rozumiem dlaczego, bo jest przepiękna. Mi po prostu nie pasuje kolor. Ona jest z Ancelo XL. No na mnie taka trochę bardziej obcisła, ale jest naprawdę piękna, bawełniana, więc no. Na sprzedaż, na sprzedaż. Koszulka w takim samym kolorze idzie do mamy. Ona będzie sobie w niej chodzić. Te spodenki w ogóle nie wypał, lniane, cały czas mi się zwijają, jest to len taki bardzo gruby, idzie do mamy. O, to koniecznie zostaje, mój szal ukochany, ale nie na teraz. No i tu czepek. Co on tu robi? Nie wiem. Góra od piżamy też nie tu. W ogóle nie wiem. Do tego też doszłam, dojrzałam, żeby się tego pozbyć, ale to na pewno zostanie w domu, bo nie wiem, na jakieś zimniejsze noce, jakieś grill czy coś przyda się, dla kości nawet. Tu dół od tej piżamy, to też nie tu. Sukienka. Szara. Bardzo ją lubiłam, ale no już w niej nie chodzę. Więc out. Idzie na Vinted. Idzie na Vinted. O nie, on jest tu. Ta sukienka idzie do prania i na Vinted. I tu nie wiem, czy za bardzo to ruszę, bo to jest sweter, który też jest chyba na Vinted, jest piękny, cudowny bordo kolor, ale dla mnie jest za gruby, bo on tu jest wełna, tak mi się wydaje. Dostałam od mamy. Ta bluza to jest... Oddam ją w końcu do taty, do pracy będzie miał, bo ona jest bardzo ciepła, jest naprawdę mega, mega ciepła, bo ma taki polarek tutaj, ale no ja w niej nie chodzę. Nie chodzę już lata, naprawdę, ze 2 lata ani razu w niej nie byłam, więc idzie tam. Ten sweter też już jest taki poobciągany. Idzie out, out. Mówiłam wam, że nie będzie odgracania, no cóż, to zostaje totalnie, bo tu są, jest czapka, 2 pary rękawiczek, onesie takie różowe, białe serduszka i 2 szale na zimę. Ten szal w ogóle nie będzie na zimę, bo on jest taki też przejściowy, więc tutaj do tej półeczki sobie go dam. Nie widzicie tutaj nic, nie? Ale myślę, że zrobiłam dobrą robotę, powiem wam, bo w sumie ten szal to może zostać tu, ale
Najpierw pójdą rzeczy, które są za małe na razie, ale je zostawiam. Potem pójdą rzeczy na Vinted, które chcę sprzedać, czyli 3 sukieneczki. Tak, i ten sweter. Oj. I na to może pójść co? Ten szal może. Jak najbardziej. I tyle. I to są rzeczy, które albo są na zimę, albo są dwie rzeczy za małe, albo idą na Vinted, więc piszcie proszę te sukienki. Naprawdę szkoda mi tych sukienek, bo są przepiękne. Ale ja, wiecie, czasami jest tak, że są, że coś jest ładne, ale wam nie pasuje. I szkoda, żeby leżały naprawdę, więc jeśli coś, to piszcie do mnie na Instagramie albo na Vinted i ja to zaraz wrzucę, i jeśli nie ma tego jeszcze na Vinted. I to sprzedam, naprawdę, dogadamy się co do ceny z wami jak najbardziej. No i tak. Jedna sukienka, ta szara, pójdzie do prania. Tutaj jest do oddania dla mamy. Tutaj jest, o, ta koszulka. To będzie spodnie. Teraz tutaj poukładam po prostu w szufladach i pokażę wam efekt końcowy. Będzie na speedzie. Pierwsza szuflada, spodnie zrobiona. Jeszcze tu będą te, co mam na sobie, poprzebiorę na drugie. Efektem końcowym, bo końca nie ma. Patrzcie, jak pięknie mi wyszło. Wszystko się zmieściło w sumie tu. To są te rzeczy, których się pozbywam. Daję mamie albo oddaję. No tutaj wam mówiłam, co jest. Tutaj było pusto, ale dałam jakieś koszulki do ćwiczeń i moje bikini. Te drzwi się trochę ciężko zamykają. Tutaj widzieliście bluzy, swetry, takie rzeczy mało używane teraz. Nigdzie nie ma przepychu, jakby tutaj jest dużo miejsca, żeby włożyć. Ja bardzo lubię tak w szufladach układać, ale dużo więcej się zmieści, dlatego no wszystko tutaj, to co było, się pomieściło. Tutaj mam jakieś bluzki na ramionczkach, t-shirty, rzeczy na po domu. Niektóre, tutaj mam 4 sukienki, ale jeszcze dojdzie jedna czerwona na po domu i jedna taka w kwiatki, bo jest mnóstwo tu miejsca. Tutaj mam spodnie, tak jak wam pokazywałam, a tutaj 2 sukienki z długim rękawem, koszula z długim rękawem, 2 bluzki z długim rękawem i takie narzutki. I tyle. No i bieliznę, ale to mam taki koszyczek na bieliznę, więc myślę, że w miarę okej wyszło.